Prawdopodobnie nie zauważy pan między nami różnicy, bo jesteśmy bliźniakami jednojajowymi. Z całą pewnością. Ja jestem Mateusz, a to jest Łukasz. Dlatego mamy różne t-shirty, specjalnie dla pana. Okej, a więc Mateusz jest w szarej, a Łukasz w czarnej. Dokładnie tak. Po pierwsze, doktorze Lustig, pragniemy panu naprawdę podziękować, jako że dosłownie odmienił pan nasze życie. Nie tylko nasze podejście do pracy i praktykowanie, ale i całą resztę. Parę lat temu zmieniłem całe moje życie. Wie pan, paliłem, za dużo pracowałem, byłem nasycony dopaminą, ale w którymś momencie przejrzałem na oczy, a to w dużej mierze dzięki panu. Dlatego ogromnie dziękuję za tę zmianę. To, że miałem wpływ na twoje życie zawodowe i prywatne, to chyba najmilsza rzecz, jaką mogłeś mi powiedzieć. Jestem zachwycony, ale nie chcę przypisywać sobie za to zasługi, ponieważ ostatecznie należy ona do ciebie. To ty się podjąłeś tych zmian, a ja zaledwie edukuję. Nasze życie jest obecnie dużo piękniejsze i to wcale nie jest takie trudne. Nie jesteśmy jeszcze w głównym nurcie, a mimo tego wiele osób nas obserwuje, wierzy nam i nam ufa. To chyba dlatego, że wie pan, my mówimy prawdę, a prawda zawsze triumfuje. Pomagamy pacjentom, leczymy ich cukrzycę i to pragniemy robić do końca naszego życia. Ogromnie to doceniam i ostatecznie musimy uczyć wszystkich lekarzy, jak to robić, ponieważ nie uczymy się tego na studiach. Powinniśmy, ale nie robimy tego. Istnieją ku temu powody i opowiadam o nich choćby w mojej ostatniej książce, ale tak jak wiecie, Big Pharma kontroluje program nauczania, przez co lekarze nie uczą się tego, jak naprawdę zajmować się pacjentami. Uczą się, jak leczyć symptomy chorób, a nie same choroby. Musimy robić więcej i lepiej wykonywać naszą pracę. Właśnie z tego powodu napisałem tę książkę, ponieważ cała medycyna potrzebuje gruntownego remontu. Tak, pańska książka jest świetna. Liczymy na to, że ukaże się również w języku polskim. Witamy wszystkich i bardzo się cieszymy, że obejrzeliście kolejną część wywiadu braci rodzeń z doktorem Lustigiem. No postanowiliśmy ten wywiad pociąć na drobniejsze części. Tak nam się wydaje, że będzie lepiej, dlatego cieszymy się, że byliście z nami. Już niedługo kolejne odcinki tego wywiadu. Mamy nadzieję, że dopaminka za bardzo nie podskoczyła, aczkolwiek trochę na to liczyliśmy, bo to ona powoduje, że chętnie poczekacie i oglądniecie następny odcinek. Pamiętajcie, z braćmi rodzeń można pięknie żyć. No, ale też pamiętajcie, no po to tu jesteśmy, żeby powiedzieć, żebyście walnęli w kciuka, jeżeli uważacie, że to, co tam się działo i to, co się tutaj dzieje, jest warte walnięcia w kciuka, no bo wiecie, te bezduszne algorytmy wtedy postanowią podesłać ten film potrzebującym. Także cieszymy się, że jesteście z nami i do następnego odcinka. Na razie.